Ja wolę brzydala, co brzydki jest jak noc, ale mnie zadowalał w tym sensie, no. Justyna Juchochowaniak, Staszek Czyżewski i Kuba Dykiert, czyli znane i lubiane domowe melodie, wystąpiły dla Jaworznian w niedzielę wieczorem w hali widowiskowo-sportowej. Zainteresowanie koncertem było bardzo duże. Organizatorzy wyprzedali niemal wszystkie bilety. Zanim artyści pojawili się na scenie w swoich tradycyjnych piżamach, w piżamy mieli okazję ubrać się mieszkańcy. Miejskie Centrum Kultury i Sportu przygotowało studio fotograficzne. Każdy uczestnik koncertu mógł przebrać się w piżamę i sfotografować. Domowe Melodie to zespół, który jest już sławny na cały kraj. Do Jaworzna zjechali się mieszkańcy ościennych miast. Niektórzy z nich pierwszy raz mieli okazję usłyszeć trio podczas festiwalu Open Air w Gdyni lub przystanku Woodstock. Za co kochają Domowe Melodie? Odpowiedzi padały przeróżne. No bo są tacy oryginalni, tacy... I ta muzyka, jak usłyszałam niedawno po raz pierwszy, to jest takie kochane wszystko. To jest takie... Za teksty, za naturalność i za to przede wszystkim, że są po prostu są normalni. Panie z Jaworzna? Tak, z Jaworzna. Z Jaworzna. Ja razem z koleżanką, ja przez nią się zaraziłam. Za unikalny styl. Bardzo mi się podoba ich brzmienie, jest takie właśnie oryginalne i samo ich bycie nie wstydzą tego, że jak występują, że w piżamach w ogóle i wydaje mi się, że to jest bardzo takie dziwne, ale bardzo takie łączy ludzi. No takiej komercji w radiu mamy bardzo dużo, a ich, żeby znaleźć, trzeba ich trochę poszukać, a jak się już znajdzie, no to człowiek ich kocha. No mam nadzieję, że będzie się podobać. Dla wielu ze słuchaczy ta muzyka jest zupełnie inna niż słyszana na co dzień w radiu. Utwory Domowych Melodii cechuje melodyjność, prostota i bogate w kontekst słowa piosenek. Graszka w sumie to był pierwszy utwór Domowych Melodii, jaki słyszałam i jakoś mi tak utknął w głowie i to w sumie bardzo dlatego. Ja nie wiem, jakoś... Wszystkie lubię, ale nie pamiętam teraz dokładnie tytułu. W każdym razie zaczyna się od słów, że mamo, w mojej głowie gra symfonia i bardzo się utożsamiłam z tym utworem, szczerze mówiąc, jakoś tak. Ja lubię techno, bo jest taka zróżnicowane części są bardzo i no, bardzo mi odpowiadają. Koncert można zaliczyć do zdecydowanie udanych. Pod pachę wchodzę zawsze w kłopoty z nią. Mygnij mi oczy oraz natłuszcza włos. Tylko świnia i ja. Świnia i ja. Przy stole dba o mój bonton. Świński co prawda, ale zawsze coś. Nie mamy równych sobie i w jednym grobie